A razem z nami jest Jakub Świerczok, nowy napastnik KGHM Zagłębia Lubin. Kuba, witam Cię bardzo serdecznie. Na początku chciałbym, żebyś powiedział, jakie są Twoje pierwsze odczucia po podpisaniu kontraktu z naszym klubem. Witam wszystkich. No, cieszę się, że mogłem tu wrócić. Byłem tu tylko pół roku, ale ten czas wspominam bardzo dobrze i po podpisaniu kontraktu jestem szczęśliwy z tego względu, że jestem tutaj. Tak jak mówisz, wracasz do naszego klubu, gdzie spędziłeś tylko pół roku, ale mam takie nieodparte wrażenie, że zarówno wszyscy związani z Zagłębiem Lubin mają dobre wspomnienia związane z Twoją osobą i chyba Ty też uznajesz ten czas spędzony w Lubinie jako bardzo cenny. No tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym. Do dnia dzisiejszego, odkąd odszedłem z klubu, dużo kibiców do mnie pisało i wspierało mnie. I jakoś zawsze śledziłem te Zagłębie Lubin. Za Tobą spora przerwa od grania, spora przerwa od treningów drużynowych. Powiedz, kiedy będziesz już w pełni dyspozycji do tego, by wejść w trening drużynowy i by wyjść na murawę? Od jutra zaczynam treningi z drużyną. Gotowy jestem już dzisiaj, a to kiedy wystąpię w meczu, to już będzie zależało od trenera Fornalika. Na zakończenie jest kilka słów, jakieś może zdanie, które chciałbyś przekazać naszym kibicom? No, że jestem szczęśliwy, że podpisałem tutaj kontrakt i nie pozwolę, żeby Zagłębie spadło w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję.